Dzień dobry, z tej strony Kasia Stanek. Witam Państwa na ostatnim, już finałowym odcinku z serii Śpiewaj świadomie. Dzisiaj chciałabym trochę o autorskich kompozycjach, dlatego że wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a niezmiennie w wakacje w Domu Kultury Zameczek robimy fajne rzeczy. Ale o tym zaraz. Kompozycja. Kompozycja składa się z melodii. Melodii, czyli szeregu dźwięków, które mają określone odległości między sobą i mają określoną długość trwania. Tak? Na pewno każdy z nas słyszał jakąś piosenkę w życiu. Melodia to to, co pani bądź pan śpiewa. Dalej. Harmonia. Harmonia, czyli z kolei szereg akordów. Akordy, czyli po prostu współbrzmienie nie mniej niż trzech dźwięków. Tak? Się to uznaje. Harmonia jest niezmiennie związana z melodią. To jest melodia jest bardzo przynależna do harmonii i odwrotnie. Harmonia jest uzupełnieniem melodii. I zostaje nam jeszcze jedna rzecz, według mnie najważniejsza, czyli warstwa tekstowa. Tekst, który jak gdyby determinuje klimat utworu. Czyli tak naprawdę charakter melodii oraz tryby akordów. Tekst, czyli o czym jest piosenka. Bardzo ważna rzecz. No i oczywiście wszystko, co poza tym, od nas zależy. Dlatego tak magiczne jest szukanie swoich dźwięków. Relacji między słowem a dźwiękiem. Z okazji finałowego odcinka Śpiewaj świadomie pragnę Państwa zaprosić w wakacje do Domu Kultury Zameczek na warsztaty, które się nazywają Sing Your Song. Są to warsztaty dedykowane wokalistom i songwriterom, czyli osobom, które kochają, uwielbiają, bądź po prostu chcą spróbować napisać własną autorską kompozycję. W tym roku wyjątkowa sytuacja, nieważne czy pandemia, czy nie pandemia, działamy i w tym roku odbędą się aż dwie tury. Pierwsza tura od 3 do 7 sierpnia, druga tura od 10 do 14 sierpnia. Zachęcam, to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na spędzenie wakacji, także do zobaczenia w sierpniu. Pozdrawiam Was gorąco, pa!